Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 198. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Choć otaczają nas jednorazówki i dania na wynos, to coraz więcej Polaków deklaruje chęć dbania o środowisko i niemarnowania jedzenia. Mają na to wpływ zarówno czynniki ekonomiczne, zdrowotne, jak i ekologiczne. I okazuje się, że w kontekście zmiany nawyków i postaw prośrodowiskowych pandemia przyniosła nam więcej dobrego, niż może się wydawać. Czy można w sposób ciekawy rozmawiać zatem o zero waste? Z Jagną Niedzielską inaczej się, moi drodzy, nie da. Jagna to edukatorka ekologiczna i promotorka stylu życia Less Waste. Prowadzi programy w Kuchni Plus oraz jest autorką książek Bez resztek i Ekologiczna kuchnia Jagny Niedzielskiej. Porozmawiamy o tym, jak lepiej gospodarować jedzeniem w naszych domach. Dowiemy się, czym jest bezpieczeństwo żywności, jak przechowywać jedzenie, by zachować jego świeżość, a to wszystko nie tracąc radości z gotowania i smakowania. Partnerem odcinka jest ING Bank Śląski, który w najnowszej kampanii razem z Polskim Stowarzyszeniem Zero Waste zachęca Polaków do współtworzenia ogólnopolskiej mapy firm Zero Waste. Ma ona na celu promowanie miejsc, które wspierają bezodpadowy styl życia. Kampanii przyświeca myśl, że co ekonomiczne, to ekologiczne, oszczędzasz ziemię i swoje pieniądze. Jak zobaczycie, idealnie wpasowuje się to w dzisiejszą rozmowę. Także zapraszam bardzo serdecznie do jej wysłuchania. Jak ktoś mi kiedyś powiedział, że ej, wiesz, że przyjadywanie się to też jest marnowanie żywności. Of course, no jest, no tak, tylko że ja mam wrażenie, że jestem stworzona tylko po to, żeby być związaną z jedzeniem. Czy ja mogę to puścić i zacząć od tego tak, odcinek? Tak. To było bardzo piękne. Myślę, że to, że rozmawiałyśmy przez, mam wrażenie, tyle godzin, zanim włączyłyśmy nagranie, teraz, kiedy zrozumiałam, że ty też urodziłaś się po to, żeby jeść, już wiem, czemu się tak polubiłyśmy. Tak, to prawda. Bo ja tak też uważam, że to jest mój główny sens życia. Podróżowanie po to, żeby jeść, wstawanie po to, żeby jeść, spotykanie się z ludźmi po to, żeby jeść. Tak. I się tym cieszyć. I ciągle jest jakaś historia związana z jedzeniem. W sensie, cokolwiek nie robisz, to tam jest jedzenie. Nawet jak idziesz na trening, to i tak myślisz już potem o jedzeniu. Ja na przykład, jestem bardzo zboczona, jeżeli chodzi o jedzenie, bo na przykład, gdy jest śniadanie i już zjem śniadanie, na przykład z moim starym, to ja mówię, ej stary, to pomyślmy o tym, co będziemy jedli na kolację, bo ja lubię myśleć o tym, co ja będę jadła później. I to jest takie strasznie przyjemne. Na przykład jak są problematyczne historie w moim życiu, bądź też rozmawiam z moimi znajomymi właśnie ekolożkami, ekologami i oni mówią o tym, że świat kończy się, jest kryzys klimatyczny, umrzemy wszyscy, jak te dinozaury, to ja mówię, dobra, spoko, ale to chodźmy jeszcze gdzieś coś zjeść, dobra? I to jest zawsze dla mnie taka przyjemna myśl i myślę, że no, jedzenie jest super. A masz znajomych, którzy nie są fanami jedzenia? W ogóle obracasz się... To nie są moi znajomi. Co nie? Nie, no, mnie ciężko. Mnie to zawsze zastanawia, bo są tacy ludzie, dla których... Znam kilka takich osób, nie jestem z niej blisko, które powiedziały, że mogłyby jeść, brać tabletki zamiast jedzenia. I ja wtedy nie wiem, o czym mamy gadać. No więc dwa razy dostałam taką informację. To były semi-obce dla mnie osoby. I mnie, wydaje mi się, że zawsze mam jakiś komentarz do czegoś tam i to jest takie coś, co, nie wiem, ktoś mi dał teraz z obrotowego łokcia i ja po prostu odchodzę, jest mi smutno i nie chcę z tobą rozmawiać. Szanuję, ale odchodzę. Po prostu nie rozumiem. Nie rozumiem tego. Jestem w stanie zrozumieć, że ktoś nie lubi słodyczy, bo sama ich nie lubię. Jestem w stanie naprawdę wiele zrozumieć, ale nie jedzenie, w sensie no nie jedzenie, że to nie jest taka zwykła po prostu potrzeba. Bo tam jest tyle faktur, smaków, zapachów, że ten świat jest tak strasznie ciekawy. Jest też bardzo, bywa no, skrajny, o czym rozmawiałyśmy w backstage'u, o wegańskiej diecie, ale jest niezwykle niesamowity, więc nie da się tego nie lubić. Piękne jest to, że jeść mimo wszystko musi każdy i to nie jest takie hobby, które sobie wybieramy i musimy
przeznaczyć jakiś czas w ciągu dnia, żeby je realizować, tylko realnie możemy je realizować kilka razy dziennie i to jest też, no, mamy na to przyzwolenie, to jest konieczne. To jest genialne i to jest, wyobraźcie sobie, że przy każdym posiłku dokonujecie bardzo ważnego wyboru. Albo to jest wybór w kontekście waszego zdrowia, albo to jest wybór etyczny, albo środowiskowy. Albo wszystkie naraz, dokładnie. I w waszych rękach, w waszych dłoniach jest naprawdę, jest los wielu osób. I na przykład jak mówię, bo wiadomo, zajmuję się marnowaniem, a właściwie nie marnowaniem żywności. Marnujesz tylko na jedzenie. Bardzo dużo czasu i pieniędzy. Tak, to prawda. Czy ja w ogóle pracuję tylko po to, żeby potem jakoś miło zjeść, mam wrażenie. I dokonując tych wyborów za każdym razem, gdy podejmujemy te decyzje, to jak mówimy właśnie o niemarnowaniu żywności, to ja zawsze mówię o tym, że to nie jest tylko marnowanie samego surowca. Oczywiście mówimy o emisji dwutlenku węgla, mówimy o marnowaniu wody, mówimy o energii, ale jest jeszcze coś, o czym totalnie zapominamy. Jest to praca ludzka. To jest praca ludzka. Tam są ludzie, którzy naprawdę harują na to, żeby stworzyć dla nas ten produkt, uprawiać bądź też hodować, żeby przetransportować dla nas taki produkt, żeby nam sprzedać ten produkt, że jest naprawdę tam praca wielu osób, żeby ten produkt do naszych brzuszków dotarł. I nie zapominajmy o tym. Ale chodzi ci o to, że warto upewnić się, że źródło, z którego czerpiemy jedzenie, jest takie, które z szacunkiem podchodzi do tego producenta. To masz na myśli? Chciałabym, żeby tak było, ale nawet jeżeli tak jest, że nie wiem, jakaś praca ludzka jest nie jest odpowiednia, w odpowiednich warunkach, bądź też odpowiednio opłacana, no to tym bardziej pomyślmy o tym, czy powinno to coś, co kupiliśmy bądź dostaliśmy, powinno być wyrzucone. No po prostu tam jest ten człowiek za tym wszystkim, za wszystkim, za orzechem. Ja wiem, że brzmi teraz, to brzmi jakbym była z jakiegoś kościoła wielkiego orzecha albo makaronu spaghetti, ale no o jedzeniu naprawdę można myśleć i mówić globalnie. Tam jest znacznie więcej niż tylko smak. Ale powiedziałaś, że miło jest zadać sobie pytanie, czy to jest dla nas okej od strony etycznej, zdrowotnej, środowiskowej? Czy twoim zdaniem w ogóle da się tak jeść na co dzień? Skupmy się może na tym kontekście polskim, no bo większość z nas jest w Polsce i tutaj ma dostęp do produktów. Da się jeść tak, żeby te wszystkie boksy odhaczyć? Da się, ale nie wierzę, że kogoś to interesuje. Sorry, w sensie wiem. Nie wierzę w to, że kupując jabłko aż tak bardzo interesujemy się tym, skąd ono pochodzi, czy zostało pokryte jakimiś woskami konserwującymi i kto nam je sprzedaje. Nie wierzę w to. Myślę, że ja sama nawet nie jestem w stanie, jeszcze nie przykuwam aż takiej uwagi, chociaż zdarza mi się to wielokrotnie, ale nie wierzę. Natomiast możemy. Oczywiście, że jeżeli mówimy o ekologii kulinarnej, i o zero waste, to ona będzie bardzo mocno wierzyła w to, że powinniśmy jeść sezonowo i lokalnie. I to się w ogóle zmienia. Pandemia, co ciekawe, trochę nam też w tym wyborach pomogła. W ogóle, oczywiście ja nam nie życzę pandemii, żeby ona cały czas z nami była, natomiast pandemia gdzieś tam zbudowała trochę świadomego konsumenta. Zwłaszcza jeżeli chodzi w ogóle właśnie o jedzenie, bo my zaczęliśmy w ogóle dbać o to, żeby jeść zdrowo. Bez względu na to, czy nasza definicja zdrowego odżywiania jest dobrą definicją, czy nie, to jednak naszym celem jest to, żeby coraz lepiej jeść, żeby mieć ten układ odpornościowy wzmocniony i żeby się nasycić tym jedzeniem. Mamy coraz więcej zdeklarowanych osób, które ograniczają spożywanie mięsa. To są naprawdę spore ilości. Mamy więcej coraz osób, bo raporty banków żywności mówią o tym, że o 12% więcej ludzi w ogóle stara się tak gospodarować jedzeniem w domu, żeby mniej marnować, bo też zauważyliśmy to, że to jest po prostu bardziej ekonomiczne. Wiecie, jakbyśmy sobie tak wyobrazili te złotóweczki uciekające do kosza na śmieci, to naprawdę tego jest dużo. Bardzo często pytam ludzi, czy uważają, że wyrzucają jedzenie. No myślę, że 8 na 10 twierdzi, że nie.
A ja udowodnię wszystkim, 8, że wyrzucają, tylko musiałabym po prostu być u nich w kuchni. W ogóle mi się marzy taki program, że wchodzę jak Madagaskar, tylko nie do restauracji, tylko do waszych domów, otwieram wam szafki, lodówki i pokazuję, jak łatwo można gospodarować faktycznie tą kuchnią, żeby po prostu mniej marnować. Ale to jest bardzo do zrealizowania. Myślę, że ci tego i to się wydarzy. Dziękuję. Dobra, dziękuję też. W ogóle przyjmuję na maksa. Wierzę, że absolutnie możemy jeść właśnie zaliczając te kwestie środowiskowe, etyczne i zdrowotne. Ale ja mam wrażenie, że ta uwaga jeszcze nie jest na tym skupiona aż tak, że jak ja mówiłam bardzo dużo o środowisku, o jedzeniu w kontekście środowiska, to wciąż mieliśmy badania, które mówią o tym spoko, fajnie, ale cena i tak się liczy najbardziej. Dopiero te najnowsze badania mówią o tym, że powoli ten skład tych produktów wysuwa się na prowadzenie, będzie się na równi z ceną. Ale pandemia też pokazała, że coraz więcej Polaków jest w stanie więcej wydawać pieniędzy na dobrej jakości, zdrowe jedzenie, nazwijmy to, bądź też ekologiczne, biocertyfikowane. Ja nie zawsze bym powiedziała, że musi to być eko i bio. Powiedziałabym, że ekologiczne produkty powinny być może dedykowane odpowiednim produktom, które są może mniej bezpieczne, jak na przykład, nie wiem, cytryna, która może być pokryta woskiem, jak orzechy, które mogą być źle magazynowane i mogą, i bardzo robaczki kochają być w tych orzechach, i pleśnie, i grzyby. Wiadomo, że jajka muszą być ekologiczne i inne tego typu surowce. Natomiast nie wydaje mi się, że wszystkie nasze produkty muszą być ekologiczne, które kupujemy. Dużą wagę przywiązuje do przechowywania żywności i nie tylko do naszego przechowywania żywności w naszych domach, żeby ta żywność była bezpieczna i żeby mniej się marnowała, ale też jak ona jest przechowywana w sklepach, w których kupujemy. Nie zwracamy w ogóle na to uwagi. Potwierdzam. Tak. W ogóle się chyba nad tym nie zastanawiałam. Kompletnie. A nie patrzymy na to, czy one są wystawione, te rzeczy, na promienie sztucznego światła, tak? I jak długo. Kiedy w ogóle myjemy te produkty, jak już wracamy do domu, to kiedy je myjemy, czy w ogóle je myjemy. Czy ta sałata, która jest zapakowana i tam widniał napis gotowa do spożycia, no to jemy bezpośrednio, nie myjemy, a powinniśmy myć. Się tak przyczepia tych orzechów, o których wspomniałaś już parę razy. Pamiętam, jak wiele, wiele, wiele lat temu ktoś mi powiedział, żeby nie kupować orzechów na wagę w supermarketach, bo one są, te, które leżą na spodzie, to leżą tam już 10 lat, w cudzysłowie, i po prostu tam się mogło zebrać bardzo dużo pleśni, a jednak te pakowane są bezpieczniejsze. Wtedy pomyślałam sobie, coś jest nie tak z tym światem. Przecież mówią nam, kupuj na wagę, kupuj bez opakowania. Się okazuje, że to, co jest na wagę, tak naprawdę można bardziej zaszkodzić. I wtedy człowiek zastanawia się, jak ma żyć i kupować, nie będąc jakimś fanatykiem edukowania się. No bo umówmy się, większość ludzi nie ma aż takiej zajawy, żeby sprawdzać te wszystkie rzeczy. No i widzisz, jakie ja mam ciężkie życie. Jak ja mam wytłumaczyć ludziom, bo ja się z tym zgadzam. Bo świat nie jest czarno-biały przede wszystkim. I z jednej strony powinnam wam powiedzieć, no kupujmy rzeczy na wagę. Ale na ten moment i chciałabym, żeby tak było. Oczywiście do własnych woreczków, nie do tych okropnych plastikowych woreczków, do których chcą, żebyśmy pakowali supermarkety, bądź też po prostu sklepy, to nie tylko supermarkety, bo jakbyśmy mieli więcej czasu, to uwierz mi, że jeszcze na targi musiałabym napsioczyć, bo targi też są świetne w marnowaniu żywności i w złym przechowywaniu. Natomiast na ten moment mamy tak, że sklepy nie dbają o ani estetykę jeszcze jako tako, ale o higienę przechowywania rzeczy na wagę, zwłaszcza tak delikatnych produktów jak makarony, bo one też są na wagę często gęsto, czy też orzechy i inne rzeczy, nawet kurczę mrożonki nie są moim zdaniem bezpieczne w 100%. No więc pewnie lepiej kupować zapakowane, jeżeli faktycznie jesteśmy w większych sklepach. Bądź w sklepach, w których no właśnie tam są na przykład duże boksy takich rzeczy i wiemy o tym, że naprawdę musiało zająć kilka lat, żeby spustoszyć to całe opakowanie tych orzechów. No chyba, że idziemy po prostu do małego sklepu, gdzie są te orzechy na wagę i tam pewnie takie produkty będą bardziej bezpieczne. Mam na myśli dokładnie te sklepy zero waste'owe, okay. Tak to one się nazywają. Tylko
Jest jeszcze jedna zasadnicza sprawa. Czy zdajemy sobie sprawę, w jakich opakowaniach te produkty przyjechały do tych sklepów? Gdy przyjechały w foliówce, to się obrażam. No na pewno przyjechały w foliówce. Totalnie. To jest trochę to, co chyba też takim prostym przykładem będą hotele. Oczywiście w pandemii to trochę się też zmieniło, bo więcej tej jednorazowości jest, bo jakby też odgórnie muszą te hotele o to dbać. No ale są te bufety i one swego czasu właśnie nagle też dużo eko-influencerów zwracało uwagę na to, bo patrzcie, mleko w dzbanku, a nie w kartonie. Orzeszki w miseczce, a nie... Niech zgadnę, kto się tam wlał z kartonu. Tak, dokładnie. A mówię to też z perspektywy osoby, która miała firmę cateringową i na tyle, na ile mogłam kupować coś w opakowaniach zbiorczych, to tyle robiłam, ale pamiętajmy też, że każde miejsce ma pewne moce magazynowe. Mhm. I jako firma, jako hotele mają większe możliwości magazynowe, ale też nie zawsze, to kupujesz takie rzeczy, które możesz magazynować. Często jednostkowe rzeczy są po prostu łatwiejsze do magazynowania. No, kolejny temat rzeka, ja też do tego bezpieczeństwa wrócę, ale powiedziałaś ciekawą rzecz, że pandemia zrobiła nam coś dobrego, bo ja myślałam, że tu przyjdziesz jako edukatorka ekologiczna i powiesz, że od 2 lat jest ci słabo, bo widzisz wszędzie po prostu unoszące się foliówki i maseczki i te jednorazówki. Czy w takim razie równolegle do tego, że mamy mnóstwo tych plastikowych rzeczy, zadziało się tyle dobra w naszych głowach, że to się jakoś, nie wiem, zbalansowało? No właśnie, bo oczywiście, że tak jest, że mnie głowa boli i że czytam jakiś raport, że wyprodukowaliśmy 200 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów tych medycznych, a do tego są jeszcze inne oczywiście odpady, to tylko są te na razie i ich jest wiele, ich jest za dużo i traktujemy to, no naprawdę jesteśmy tak rozpieszczeni i rozleniwieni przez jednorazowe, że to się w głowie nie mieści. Natomiast faktycznie, może praktycznie tego nie widać, bo na wysokości naszego wzroku przylatują nam maseczki jednorazowe, ale wiele się zmieniło, jeśli chodzi o konsumentów. Mhm. Po pierwsze, zaczęliśmy dostrzegać temat kryzysu klimatycznego, nie zastanawiamy się, czy on jest. Może politycy się jeszcze niektórzy zastanawiają, czy on jest. Przy słuchaniu tego podcastu już będą pewni, że tak, że jednak dokładnie istnieje. Tak. No więc 50 mniej więcej procent Polaków boi się bardziej kryzysu klimatycznego w związku z pandemią. Coraz więcej właśnie osób w ogóle dokonuje wyboru przez pryzmat ekologiczny. 40% Polaków deklaruje, to są badania sprzed 2 lat, tak? Więc to trochę ten okres już jest dość spory, ale też świadczący o tendencjach. 40% Polaków deklaruje, że będzie kupować mniej. Ale ja powiem to, co ja zaobserwowałam po prostu z pozycji swojego domu, gdy zaczęliśmy się zamykać, bo to był ten twardy lockdown. I z pozycji osób, dla których przeprowadzam warsztaty, czy to online'owe, czy na żywo i tak dalej, co się wydarzyło w ogóle w naszych domach. Pierwszy lockdown twardy, no to hardkorek. Generalnie poszliśmy po 5 kilogramów makaronu. I papier 10... toaletowego. I papier toaletowy. I po prostu wydawało nam się, że nasze 50-metrowe mieszkania mają 500 metrów kwadratowych. No i okazało się, że po pierwsze nie mamy miejsca. Po drugie brzuchy mogą urosnąć, ale chyba nie aż tak. Po trzecie, no jesteśmy zamknięci. I nagle zaczynamy zauważać, że tego jest dużo. Ja sama zrobiłam na sobie eksperyment. Po którym miałam zostać dalej starą panną, na szczęście, bo mój stary by mnie po prostu, śmieję się oczywiście z tej starej panny, mam duży dystans do tego, wybaczcie. Mój stary prawie mnie wyrzucił z domu, ale stwierdziłam, okej, spoko, siedzę w domu, w takim razie będę przez 2 tygodnie przetrzymywać siłą odpady z kontenera na tworzywa sztuczne i plastik, żeby zobaczyć naocznie, ile zbiorę jako świadoma osoba, świadoma konsumentka według mnie, ile tego zebrałam. No musiałam już to trzymać na balkonie, bo robiło się niebezpiecznie. Tego było bardzo dużo i mam wrażenie, że po prostu my
Jeszcze zaczęliśmy w ogóle zamawiać bardzo dużo, bo sprzedaż internetowa wzrosła, więc wszystkie te paczki, kartony, folie, zbierało się to wszystko w domu. Więc my w końcu mogliśmy się zatrzymać i zauważyć, że tego cholera jest strasznie dużo. Dużo też osób w trakcie pandemii zaczęło bardziej skrupulatnie segregować śmieci. No bo zobaczyli, że te śmieci po prostu one są. Trochę wcześniej w pędzie żyliśmy, bo trochę mniej mieliśmy tego czasu, kiedy trzeba wyjść szybko do pracy, tutaj dziecku dać kanapkę i załatwić jeszcze ileś tam spraw. Więc to jest dobre, chociaż złe. Bo generowaliśmy bardzo dużo odpadów, generujemy te odpady, najgorsze są te właśnie związane tak naprawdę z pandemią, która tworzy trochę taki covid-kryzys odpadowy. Natomiast ta świadomość naprawdę wzrasta, bo po prostu nie chcemy w ten sposób żyć. Trochę mnie śmieszy, w cudzysłowie, bo trochę to straszne i śmieszne, że segregacja, która jest absolutnie obowiązkowa, my traktujemy na zasadzie: a ty co robisz dla planety? Ja segreguję. No stary, segregujesz, bo musisz. Tyle. Natomiast ważne jest to, że coraz bardziej skrupulatnie do tego podchodzimy. Ta segregacja i ta tajemna, trochę jest to tajemna wiedza i my popełniamy sporo błędów. To jest trudne. Ja to widzę przy okazji mojego semi dziecka, czyli dziecka mojego męża, że za każdym razem, gdy ma jakiś odpad, to ma taki nawyk pytania się, a to do którego kontenera? W sensie do którego śmietnika. I że każdemu to przysparza sporo problemów, w razie czego polecam stronę Segreguj na 5. Nie mam żadnej tutaj biznesu z tą stroną, po prostu polecam, jak wpisujecie sobie śmiecia, to od razu Wam pokazuję, który ten kontener powinien przyjąć tego śmiecia. Aby sobie wydrukować na lodówce. Dokładnie, polecam. Tylko że wiesz, mamy dużo dziwnych śmieci, więc ja rozumiem, że się możemy pogubić. Więc pod tym względem ta pandemia była, ta pandemia dużo nas nauczyła. W ogóle nawyki konsumenckie, żywieniowe się zmieniły, bo tak jak mówiłam, o 12% więcej Polaków zwraca uwagę na to, żeby tak gospodarować kuchnią, żeby mniej marnować. Zaczęliśmy bardziej eksperymentować w kuchni i teraz ludziom się może wydawać, że to w konsekwencji da nam marnowanie żywności, no bo eksperymentujemy. A jest zupełnie odwrotnie, to jest bardzo dobre, bo po prostu poznajemy trochę tą kuchnię. Gotujemy bardziej roślinnie, co jest super. O 40% wzrosła wartość rynku sprzedaży zamienników mięsa, co jest oczywiście właśnie dla mnie kontrowersyjne, bo z jednej strony bardzo lubię i trochę jestem hipokrytką, bo kocham wszelkie napoje roślinne i brzydzę się mlekiem krowim, ale jem masło. Ja hipokrytka Jagna Niedzielska. Podpisuję się też. Jesteśmy obie winne. Absolutnie. Moja wina. Ale są też nie sery i nie mięso. No i właśnie uważam, że to jest taka żywność, która jest świetna do tego, żebyśmy stawiali pierwsze kroki w tej diecie roślinnej. Ale żebyśmy pamiętali o tym, że to jest wciąż przetworzona żywność. I opakowana. I opakowana w plastik. Ale fajne jest to, że też przyznajesz, że jako osoba, tak jak powiedziałaś, świadoma, która siedzi w tym temacie, ty też byłaś przetłoczona ilością swoich własnych śmieci. No bardzo. W ogóle chyba największe zmiany nawet u mnie samej nastąpiły w trakcie pandemii. I to na każdym polu chemii gospodarczej, kosmetyków, śmieci, odpadów, kurierów. Mimo tego, że to już u mnie było od dawien dawna, to jeszcze większy nacisk na to stawiałam. Zastanawiałam się już, więcej sobie zadawałam pytań. Ja mam wrażenie, że więcej sobie zadajemy w ogóle pytań. No dobra, zamawiam paczkę. Czy jestem pewna, że ta firma, w której zamówiłam paczkę, produkt, będzie mogła wyda mi w ogóle ten produkt w miarę możliwy ekologiczny sposób, bo to nie jest ekologiczny, w miarę możliwy ekologiczny sposób. Mogę zamówić to do domu, mogę zamówić to do paczkomatu. Wolę do paczkomatu, bo tam zbiorczo po prostu da ten kurier te wszystkie rzeczy, nie będzie musiał do mnie dymać, za przeproszeniem. Jeszcze kilka razy na przykład, bo ci nie będzie w domu. Dokładnie, dokładnie, a poza tym się przejdę. W sensie, więc zaczęłam sobie po prostu zadawać więcej pytań. I ja mam wrażenie, że to się dzieje. Że to się absolutnie dzieje.
Ale to też świadczy o tym, że temat ekologii naprawdę wkracza do mainstreamu, a to znaczy, że w ogóle dla wszystkich to jest bardzo ważne. Duże marki, ja mam trzy bardzo duże marki, z którymi współpracuję, które bynajmniej nie nazywają się ekologicznymi, nie chcą się w ten sposób nazywać i określać, ale chcą się zmieniać. I nie interesują, w sensie nie, że nie interesują mnie, ale na pewno bardziej interesują mnie duże marki niż mniejsze marki, bo tymi dużymi markami jesteśmy w stanie naprawdę coś zmienić. Po pierwsze dotrzeć do ludzi, którzy mnie interesują. Nie interesuje mnie, przepraszam, Warszawa i moi znajomi. Sorry, moi znajomi. Interesują mnie ci zwykli ludzie, którzy na przykład są z mojego miasta rodzinnego. Pozdrawiam Jagna z Rzeszowa. Bo to oni zmienią jakiekolwiek nawyki. Czy to swojej rodziny, czy to swojego otoczenia. Moi znajomi to jest banieczka. No właśnie, ale powstaje coraz więcej takich inicjatyw less waste'owych, zero waste'owych, proekologicznych. Możesz powiedzieć jakie, bo ja też nie znam zbyt wielu, ale słyszę o tym coraz więcej. I pytanie, czy one są właśnie trochę taką bańkową fanaberią, że pojawiają się w dużych miastach i ludzie, którzy widzą w tym jakiś swój styl życia, korzystają z tego, czy rzeczywiście te inicjatywy powstają na skalę całej Polski i mogą wnosić realne zmiany i też zmieniać te społeczności mniejsze? Te inicjatywy są. I dobrze, że one są, bo one, tylko że to są, one bardziej działają punktowo, oczywiście są większe inicjatywy, nie wiem, tak dając konkretne przykłady, nie wiem, Take Cup, czyli to jest inicjatywa, chłopcy dają do kawiarni kubki na kaucję. System kaucyjny, ale nie jest to system kaucyjny odgórny, ten system kaucyjny, ten projekt tej ustawy, który został właśnie niedawno nam objawiony, jest mocno dziurawy ze strony państwa. Natomiast chłopcy tam działają mocno z Take Cupem, ale to nie jest wynik pandemii. To jest wynik bardziej świadomości tego, że w ogóle jest kryzys klimatyczny. No mamy te wszystkie inicjatywy są bardzo lokalne i mamy coraz więcej jadłodzielni. Ich nie było. To w trakcie jadłodzielnie to są miejskie lodówki, bądź też miejskie w ogóle miejsca, gdzie można zostawić żywność, która została na przykład, mamy nadmiar jakiejkolwiek żywności w naszym domu, więc możemy oddać do takiej jadłodzielni. One mogą być albo po prostu przez food sharing, właśnie inicjatywę taką oddolną zorganizowane, albo przez miasta, albo przez nawet duże marki. Więc to się dzieje i tego jest znacznie więcej. W trakcie pandemii to się rozwinęło bardzo mocno. Wiesz, mamy dużo inicjatyw związanych z odzieżą z drugiego obiegu, z pewnością, ale mi jednak brakuje tych inicjatyw odgórnych, rządowych i chcę widzieć coraz więcej inicjatyw wielkich koncernów. I ale to jest dla mnie najważniejsze. Trochę. To się zmienia. Oczywiście ekolodzy i ekolożki biją na alarm, że wiele z tych inicjatyw może być greenwashingiem. Ja mam chyba trochę więcej w porównaniu do nich. To znaczy tak, jakbyśmy przeanalizowali każdy z tych koncernów i ich, jeżeli one się nazywają ekologicznymi koncernami, to takie nie istnieją. Mogą mieć pewne założenia, pewne punkty, jest ich mniej albo więcej, im więcej tym lepiej, no to ja mam wtedy trochę więcej cierpliwości do tego, żeby oni to wdrożyli. Może dlatego, że pracowałam w dużych firmach i wiem, że te procesy decyzyjne, procesy wdrażające są bardzo trudne, bardzo skomplikowane i bardzo długie. I też w związku z tym no mam więcej po prostu cierpliwości do tego, że musimy im trochę więcej dać szansy, przestać hejtować aż tak, jak hejtujemy, bo wciąż to oni mogą zmienić nasze nawyki. Bezwzględnie skończył się etap tak zwanych baby steps i skupienia się tylko i wyłącznie na konsumentach. My zrobiliśmy naprawdę świetną robotę. No, dobrą robotę. Znaczy my zaczynamy się naprawdę zastanawiać w każdej gałęzi ekologicznej, więcej zadajemy sobie tych pytań, zanim cokolwiek kupujemy. Czy potrzebujemy, czy to ma dobry skład, czy to jest dla nas dobre, czy to jest potrzebne. Natomiast skończył się etap, gdy możemy mówić o tym, że od ciebie wszystko zależy. Teraz my wiemy, konsumenci,
że nie wszystko zależy od nas. Teraz my chcemy, żeby te koncerny i ten rząd, bądź też przyszły rząd, coś zrobili w tym kierunku, żeby było nam łatwiej. Średnio co drugi Polak deklaruje, że podczas zakupów bardziej niż kiedykolwiek bierze pod uwagę kwestie środowiskowe i ekologiczne, a aż 89% uważa, że ma wpływ na przyszłość naszej planety. Jeśli interesuje Was, jakie inicjatywy w Waszej okolicy możecie wspierać, zachęcam Was do przejrzenia mapy Zero Waste stworzonej przez ING Bank Śląski i Polskie Stowarzyszenie Zero Waste. Taka mapa Zero Waste pozwala wyszukiwać, ale też dodawać nowe miejsca w swojej okolicy, które działają według idei Zero Waste, na przykład lokalne punkty naprawcze, sklepy z opakowaniami wielokrotnego użytku, second handy i tym podobne. Do bycia częścią mapy może zgłosić się każdy, zarówno klient indywidualny, jak i firma. Wystarczy uzupełnić prosty formularz, a zgłoszenie będzie weryfikowane przez Polskie Stowarzyszenie Zero Waste. Więcej szczegółów wraz z promującą kampanię piosenką Kasi Nosowskiej Wystarczy znajdziecie w opisie odcinka. Niby nie wszystko zależy od nas, ale póki czekamy, to warto się jednak na nas skupić. Ja tak wrócę do tych naszych domów, ale też do naszych nawyków konsumpcyjnych, bo wydaje mi się, że mam jednak jakieś bardziej, nie wiem, pesymistyczne podejście, bo 2 lata temu wydawało mi się, że właśnie ten less waste taki z wyboru zaczął wchodzić powoli do mediów i do mainstreamu, że to było cool właśnie pójść ze swoją torbą, że pani w sklepie była taka szczęśliwa, że ja nie użyłam tych jednorazowych foliówek i nagle przychodzi lockdown, wszyscy ładują każdą rzecz w osobną folióweczkę i ja mam takie poczucie, jakbyśmy się trochę jednak w tej płaszczyźnie tak cofnęli w rozwoju. I też druga rzecz, na przykład dla mnie było trudne, kiedy przez długi czas jakieś tam kawiarnie odmawiały wlania czegoś do mojego kubka, no i musiałam się przełamać i zaakceptować to, że to są po prostu rzeczy, na które nie mam wpływu. I jeżeli zamówię tę kawę do tego kubka papierowego, czy tam jak, z czego on jest, no to świat się nie zawali, pewnych rzeczy nie przeskoczę, no a rzeczywiście mam ochotę na tę kawę i ja musiałam autentycznie sobie to jakoś tak wytłumaczyć. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że konsumentom to tylko dało większe przyzwolenie na to, żeby po prostu mieć, mówiąc brzydko, wywalone. Tak, i tak było przez ten pierwszy czas, moim zdaniem, lockdownu, gdy my nie wiedzieliśmy w ogóle, co się dzieje. Nam się wydawało, że to będzie trwało 3 miesiące, pamiętam. Pamiętam, jak zamykałam firmę i mówiłam mojemu wspólnikowi, no to co, to jak myślisz, ile to potrwa, 3 tygodnie czy 3 miesiące? Fast forward. Totalnie, dokładnie. Więc, więc ja myślę, że te najgorsze rzeczy zadziały się na samym początku. One się dalej dzieją. To nie jest tak, że tak nie jest. Ale to dlatego, że my naprawdę nic nie wiedzieliśmy na ten temat. My niczego nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, co się w ogóle z naszym życiem wydarzy. Ale i nie mogę usprawiedliwić na pewno tego świata jednorazowości, bo on jest i się wzmocnił przez pandemię. Natomiast w dalszym ciągu bym skupiła się też na tym, że mimo tego, że używamy jest to dla nas wytrych i usprawiedliwienie, żeby używać częściej jednorazowości, bo nikt mi nie naskoczy, bo przecież jest pandemia, ale świadomość konsumencka się zmienia w tych innych przestrzeniach, w których potrzebowaliśmy, żeby te zmiany nadeszły. Czyli na przykład w gotowaniu domowym. O Chryste, bardzo. Strasznie. Na maksa. W ogóle jestem... jeżeli w ogóle bym miała wskazać gałąź ekologiczną, w której zadziało się najwięcej dobra, to jest jedzenie. Fast fashion jest hardkorem. Hardkorem, no nie wspomnę już w ogóle o energii odnawialnej, no to też jest hardcore. Tak, to nie jest ten tak. Węgiel po prostu leci na lewo i prawo. Natomiast jeśli chodzi o jedzenie, i na tym bardzo chętnie się skupię, zadziało się naprawdę dużo, dużo dobrego. Jeżeli przez tyle lat, bo my zapominamy o tym, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat mieliśmy cholernie złe nawyki żywieniowe. Naprawdę. W sensie konsumenckie bardziej nawet bym powiedziała. O tak. No i w związku z tym żywieniowe. A to się zmienia.
Tylko, że my też potrzebujemy troszeczkę cierpliwości. Sorry, może to jest moje idylliczne podejście do życia jednak. Jestem, zjadłam dobre śniadanie, więc... Ale raczej jestem stabilna emocjonalnie i nie zależy to od tego, co zjadłam. Ale dzieje się tam naprawdę całkiem nieźle. Uważam, że zdecydowanie mniej marnujemy. Na początku, gdy był twardy lockdown, to po prostu była masakra. Ale teraz nasze umiejętności kulinarne są znacznie większe, bo byliśmy zamknięci po prostu w domach i zaczęliśmy gotować. Wszyscy piekli chleby, rameny, no ja myślałam, że wódki zabraknie, a tam drożdży zabrakło, więc totalnie szokująca historia. Dlaczego? Bo w marcu 23 będzie albo była, bo nie wiem, kiedy będzie emisja tego odcinka. Tylko to wiedzą tylko nasi słuchacze. Dokładnie, więc będzie bądź też była już premiera mojej książki, która w dużej mierze mówi o przechowywaniu żywności i to jest na przykład temat, który mnie zaskoczył wśród moich obserwatorów, obserwatorek i wśród osób, z którymi prowadzę warsztaty kulinarne, dla których prowadzę warsztaty kulinarne, że ta wiedza o bezpieczeństwie żywności, o tym jak wybierać żywność, jak kupować, jak planować, jest niezwykle potrzebna. W sensie oni tego chcą, chłoną, potrzebują. Mi się wydawało, że cholera, kto będzie chciała w ogóle wiedzieć o tym, że orzechy można zamrozić. Ja nie wiedziałam. Można. Znaczy, nie, może nie wiedziałam, co nie przyszło mi to do głowy, bo stwierdziłam, że przecież mogą siedzieć 3 lata. Tak, albo to prawda. Razem z robakami. Tak, z molami, dokładnie. Ale to też w związku z tym rodzi różne dezinformacje i różne bardzo dziwne historie, jak na przykład moja ulubiona, która będzie w mojej książce. O rzutkiewce będzie. Czyli nie zdradzisz teraz? Zdradzę, totalnie, dobrze. Ponieważ mnie to denerwuje po prostu. Ja tylko wspomnę o tym, że wszystkie informacje w tej książce są potwierdzone przez mikrobiolog dr Rosia, która jest doktorem od bezpieczeństwa i higieny żywności. I internet oszalał na punkcie sposobu przechowywania rzutkiewki, żeby była jędrna, czyli rzutkiewki są zalane zimną wodą w słoiku w lodówce. Słyszycie to, jak ciężko oddycham? Udajesz. Tego się nie robi. Tego się nie robi. To jest straszne. To jest złe. W sensie, po pierwsze, musimy sobie zadać pytanie, po co jest żywność? Nie po to, żebyśmy ją przechowywali, tylko żebyśmy jedli. Po drugie, gorszym jest przemoknięta żywność niż wyschnięta, zwiędła żywność. To mniej więcej tak, jakbyście sobie... Ja nie mam nic do botoksu, natomiast jeżeli mówimy o jakichś naturalnych rzeczach, to co po cholerę to robisz? No marszczysz się, po prostu tak jak ty się marszczysz, tak rzutkiewka się marszczy. Każdej minuty ona ma coraz mniej składników odżywczych, bo taka jest natura. Matkę oszukasz, ojca oszukasz, natury nie oszukasz. Rzutkiewki nie oszukasz. I rzutkiewki też nie oszukasz. I ona przemoczona w tej wodzie, to jest cudowne siedlisko do tego, żeby tam się po prostu bakterie różne. I to już jest. To, że wy nie widzicie puszka, czyli pleśni, nie znaczy, że ona tam, że jej tam nie ma. Tam procesy gnilne cały czas są. Oczywiście tam patent mówi o tym, żeby wymieniać wodę codziennie. Bez sensu. Strata wody. Są lepsze sposoby na to, żeby przechowywać rzutkiewkę, ale przede wszystkim ona nie musi być jędrna. Co to jest w ogóle za jakaś potrzeba posiadania jędrnych warzyw? Ważne, że te warzywa w ogóle w naszym jadłospisie są, bo one są bardzo ważne. I mamy tych ludzi, którzy coraz częściej po te produkty sięgają. No ale to bezpieczeństwo żywności naprawdę jest dla nas też bardzo ważne w kontekście też pandemii. Bo w ogóle bezpieczeństwo. Jak przechować tą rzutkiewkę? Dobra. Dobra, to pierwsza rzecz jest taka, że należy w ogóle odciąć liście od rzutkiewek samych, ponieważ liście wyciągają wodę, więc one właśnie wtedy rzutkiewki też szybciej marszczą się. Ale i wtedy liście możecie przechowywać tak jak zioła, czyli w słoiku, z wodą, w lodówce, ale końcówki są tylko zanurzone. I jeżeli będziecie chcieli użyć czy też zioła, czy też liście rzutkiewki, to odcinacie tą część, która była zanurzona w wodzie. Analogicznie do rzutkiewki, której nie przechowujemy w wodzie.
A same rzutkiewki najlepiej w miseczce. Najlepiej zjeść. Zjeść, to w ogóle. Najlepiej, totalnie. Ale jeżeli chcemy przechowywać, to najlepiej w miseczce porcelanowej. Możecie wyścielić ją ręcznikiem papierowym, który nie musi być potem do wyrzucenia, tylko po prostu może wyschnąć i możecie użyć do innych produktów. Może być w miseczce porcelanowej zwykłej, jak do zupy, przykrytej płaskim talerzykiem. Nie musicie mieć specjalnych szklanych opakowań. Na pewno szkło będzie lepsze niż plastik. Zawsze plastik będzie wchodzić w interakcję z żywnością, ale raczej z tą kwaśną, ostrą, płynną niż z rzutkiewkami. Natomiast po prostu szkło jest lepsze do przechowywania. No i musimy zjeść jak najszybciej. Czyli zadajemy sobie znowu jakieś pytanie. Czy w weekend, bo jest piątek, wychodzę na imprezę i wrócę po 4 dniach po imprezie? Bywało i tak. No to te rzutkiewki będą 4 dni, czyli muszę je zjeść teraz. Czyli te rzeczy, które są na przykład delikatne, czyli wszystkie sałaty, rzutkiewki, przechowujemy w lodówce w tym miejscu, gdzie, które jest dla nas bardzo widoczne. W ogóle ja mam podpisaną lodówkę, czyli to są jedna z półek jest podpisana Use It Now, czyli to są produkty, które masz teraz, niecielska, użyć do jakichś potraw, które będziesz przygotowywać w swojej kuchni. Niższe półki są z produktami, które mogą dłużej poleżeć. Okay. Są szuflady dla warzyw, które są twarde, takie jak kapusta, kalafior, brokuł i jest szuflada, czy też miejsce dla produktów, które są delikatne, jak grzyby. I też uczulam na rzecz, która była w mojej pierwszej książce, ale wiedza ewoluuje, pamiętajcie. To nie jest zły podział, bo jest pewien podział przechowywania żywności w lodówce, że tam powinien być nabiał, tam powinny być potrawy do odgrzania, tam coś tam, bo w lodówce są po prostu różne temperatury. Zaraz Wam tam przykład zresztą na pomidorze. Ale pamiętajcie też o tym, że nasza dieta się bardzo zmieniła. Mamy coraz więcej właśnie osób zdeklarowanych, które ograniczają produkty zwierzęcego pochodzenia. I to jest półka, która powinna być pusta, żebyś zawsze pamiętał, że nie jesz na białe. Tak, prawda. I takie w ogóle brawo. Dokładnie tak. Aplauz. Ale przez to, że nasze nawyki żywieniowe się bardzo zmieniły, to ja nie jestem za tym podziałem takim tu mięso surowe, tam nabiał, tam do podgrzania, bo to się zmieniło. My mamy znacznie więcej warzyw i owoców, głównie warzyw w naszych lodówkach. Jeszcze bardziej raczej deklarujemy, że jemy warzywa niż je jemy. Na pewno je kupujemy. Na pewno je kupujemy, potem marnujemy, o czym wciąż mówią jednak raporty, bo 4,8 miliona ton żywności rocznie w Polsce się wyrzuca. Za 60% tej żywności wyrzucanej odpowiadamy my, konsumenci. Dlatego trochę mnie śmieszy atak na sklepy, że one wyrzucają bardzo dużo, ja się z tym zgadzam, tylko że po prostu, jeżeli chcesz iść i rzucać się na supermarkety i sklepy, najpierw się rzucaj na siebie. Jeżeli jesteś pewien i bądź też pewna, że w swojej lodówce i w swojej kuchni, w małej skali jesteś czysta moralnie, to potem idź skacz. A gdzie są restauracje w tym? W której grupie? 9 albo 12% mniej więcej, okay. Tak. Chyba 9%. 9%. Więc wiesz... Okay. A my często też piętnujemy... tego typu instytucje. Osoba posiadająca restaurację kiedyś, mogę Ci powiedzieć, że bardzo dużo się wyrzuca. W mojej się mało wyrzucało, bo ja miałam 4 lata temu restaurację, która codziennie zmieniała menu, żeby wykorzystywać te rzeczy, które mieliśmy. Mieliśmy kompostownik i tam się dużo takich rzeczy działo, ale też pracowałam po prostu w różnych restauracjach. Wiem, co się dzieje. Dzieje się źle, ale tylko, że jest inny aspekt. W restauracji bardzo ważna jest ekonomia. Bardzo ważna, więc ich celem na pewno nie jest wyrzucenie żywności, to gospodarowanie u nich jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Okay. Gorzej się dzieje, gdy na przykład też konsumenci nie jedzą, natomiast chyba jeżeli miałabym wskazać też bardzo mocno winne miejsca, które są nieuzgodnione w tych 4,8 miliona ton, to są szkoły i przedszkola. I co tam się w ogóle je? To jest osobny temat. Zabraknie nam czasu na ten podcast, bo pracuję z Tomaszem Szubą, który jest twórcą polskiej aplikacji monitorującej odpady. I on robi takie audyty właśnie w szkołach. To nie chodzi o to, żeby szukać winnego. To chodzi o to, żeby naprawić to, co się dzieje. I na przykład wyobraźcie sobie taką jedną ze szkół,
no, w północy Polski, gdzie jest 400 uczniów na stołówce i tam rocznie wyrzuca się sam surowiec na kwotę 180 tysięcy złotych. No, to jest sporo. I my tego w ogóle nie mamy zmonitorowanego. Mhm. Bo regulacje odgórne nam mówią, ile ma dziecko ma jeść, a dziecko nie je tego po prostu. I szczerze uważam, że ktoś powinien zrobić pomnik pióra ziemniaczanego, ponieważ niestety to jedzenie często jest takie, że całe szczęście, że są ziemniaczki, pod które można coś schować. Po prostu. To jest super. Mówię to jako osoba zajmująca się niemalowaniem żywności. To jest ciekawe. Pomnik dla pióra ziemniaczanego. Ja kochałam zawsze jedzenie w szkole, w przedszkolu. To chyba znaczy, że po prostu jestem łakomczuchem, żarłokiem i kocham wszystko, więc jakby nigdy nic nie chowałam. I dygresja, słuchajcie, to jest hit. Zawsze było tak, że to było cool schować mięso pod ziemniakami, a mi było tak przykro, bo chciałam być cool, ale kochałam za bardzo to mięso. I kiedyś schowałam, dlatego że chciałam być fajna i potem pomyślałam sobie, no po co to wywaliłaś? Nikt tego nawet nie widział, oprócz pani, która się na mnie zezłościła. Bardzo dobra refleksja. A już nie wspominając w ogóle o paniach, które zachęcają dzieci w odpowiedni, bądź też nieodpowiedni sposób do jedzenia. Tomasz też to monitoruje i na przykład wyobraźcie sobie, że on ma taką listę haseł pani, które pilnują dzieci na stołówkach i to jest na zasadzie, jak nie zjesz tej zupy, to zadzwonię do twojego ojca, który zapłacił za tą zupę. Bardzo działa na małe dzieci. No, ja miałam, wiesz, czasem wrażenie, że ja trenuję tajski boks po to, że skończą się czasy, kiedy będziemy mogli rozmawiać, ja po prostu będę z obrotowego łokcia dawać argumenty, bo już czasem mi ręce opadają. Komunikacja bez przemocy. Tak, dokładnie. No, ale już nie mam siły po prostu. No, jak można tak powiedzieć? Ale są gorsze naprawdę epitety, które Tomasz mi tutaj podaje. No więc jakby w domach się wyrzuca bardzo dużo jedzenia. I nawet jeżeli wam się teraz wydaje, że nie, ja w ogóle nic nie wyrzucam, to może się okazać, że nie definiujecie pewnych resztek jako coś, co wyrzucacie, więc i tak wyrzucacie, a dla was to nie jest resztka. Nawet widzę, sorry, wchodzę ci w słowo, ale nawet widzę, jak ludzie przy mnie, nie wiem, moi znajomi, czasem bardzo was kocham, kroją warzywa i na przykład, żeby wykroić fragment jabłka czy pomidora, to przysięgam, 1/3 pozbywają się i wywalają. I no wiadomo, no nie mówię nic, bo też nie zawsze mam ochotę wszystkich pouczyć, nie takie jest nasze miejsce, myślę, w każdym gronie. Ale to jest jakiś taki nawyk beznadziejny? Nam się wydaje, że ta okolica wokół gniazda nasiennego jest jakaś trująca? To teraz anegdotka. Która część jabłka jest niejadalna? Każda jest jadalna. Właśnie się powiedzieć, żadna. Już ja zdałam. Tak. Każda jest jadalna, tylko może nie powinno się jeść tych ogryzków tak w dużych ilościach, bo tam są też jakieś składniki, które mogą być dużej ilości trujące, ale jest jadalna, więc to jest bzdura absolutna. Też bardzo lubię to i to często na warsztatach kulinarnych. To taka rzecz mała, tak? Ale to są te nawyki, które po prostu potem wdrażamy w kolejne i w kolejne inne produkty. Ile dupek ma marchewka? Dupka, która jest odcinana. No jedną. No ale ludzie bezwzględnie, 9 na 10 obcina jedną dupkę, przewraca marchewkę, drugą dupkę. Czyli też stopy jej obcina. Tak, stopy jej obcina, dokładnie, więc jakby why? Albo no obieramy marchewki, okej, jakby ja wolę ze skórką, dlatego że mam więcej smaku takiego umami głębokiego i też piekę warzywa i smażę warzywa i kocham tłuszcz. Wiem, pewnie ktoś, kto mnie zna i wie, jak mi o jakich gabarytach jestem, to mi nie wierzy, ale kocham tłuszcz. Tłuszcz przywodzi smak i te techniki kulinarne też mogą spowodować strasznie na maksa. W ogóle dobry tłuszcz to jest dobry tłuszcz. I te techniki kulinarne przy tej kuchni roślinnej, my się też chcemy tego uczyć. I to widać też w tych i raportach, i na moich warsztatach, gdzie ludzie chętnie przychodzą i naprawdę pieką te całe kalafiory, że jakby wychodzimy z tych jadłospisów pod tytułem gotowany kalafior z bułką tartą albo gotowany brokuł. Ty jesteś swojska baba moja, tak jak brzmisz, jakbyś była z Podkarpacia. Za smażką najlepsza rzecz na Jestem z Łodzi, ale za, tak, ale za smażka, słuchaj, może być świetna z bułki tartej z własnego, własnego wyrobu. Ze starej bagiety. Mało tego, pieczywo jest to produkt, który jest najczęściej wyrzucany przez nas. Wciąż i nowe raporty ja mówią nie wciąż. W sensie ja zawsze, jak on już jest taki na granicy świeżości, kroję w plastry, wsadzam do zamrażarki, potem mam tost w
3 sekundy. No, ale pamiętaj, że jesteś w banieczce. W tej samej banieczce. Tak, tak. No, ludzie wyrzucają. Ale to musimy wiedzieć, z czego to wynika. Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie też zadawali to pytanie. To wynika z tego, że przyszły czasy. Były czasy, kiedy nasze babcie piekły chleb, mamy piekły chleb, żeby nie było, dziadkowie też. I on był przepyszny, cudowny, nam się kojarzy po prostu z czymś najcudowniejszym na świecie. Perfumiarze robią perfumy o zapachu świeżo pieczonego chleba. Dyga ci brew. Wiem, o czym myślisz, zeżarłabyś chleb. Ale... A potem przyszły czasy szybkości. Fast wszystkiego. No i był fast chleb. I kupowaliśmy taki chleb, że on był bardzo krótko świeży. Oczywiście wabiono nas zapachem w supermarketach. No i skoro on był tani, to taka nasza świadomość, no on jest tani, mogę wyrzucić w ogóle luz. Jesteśmy w czasach, kiedy w końcu możemy. Blich, splendor, przesyt, wyrzucany chleb. I to się trochę zmienia znowu, bo zaczęliśmy piec chleb w domach, kiedy była pandemia i tego chleba się mniej teraz wyrzuca, bo kupujemy bardziej jakościowy, tak. Bo piekarnie bardziej jakościowe nam dają ten chleb, bo jest droższy. I to jest też ohydna rzecz przez duże H, ale ja się bardzo boję, że w ogóle najważniejszym argumentem dla człowieka i tak jest pieniądz. W sensie, że... Jak będzie coś drogie, to po prostu będziemy bardziej to szanować. Ale to jest taki ciekawy paradoks, bo z jednej strony zawsze wygrywa portfel, czyli ekonomiczne gotowanie, oszczędzanie, żeby nie marnować, czyli chcemy im taniej, tym bardziej nas to kusi, ale z drugiej strony tym mniej to szanujemy. Więc niby chcemy wybierać najtańsze, ale jeżeli wybierzemy droższe, to nagle nam się chce ten chleb ładnie zapakować, zamknąć, pokroić, zamrozić i jakoś z większym szacunkiem do tego podejść. Więc niby nie chcemy wydawać, ale w sumie to wydawanie nam służy. Bo my nie wiemy, czego chcemy. Naprawdę. A czyli to, no właśnie to jest, no więc jakby co do zasady mówicie o tym, że się zmieniło, ale są jeszcze właśnie takie punkty newralgiczne, nad którymi trzeba popracować i faktycznie tak jest, że niestety, no popatrz, samo to, że w obecnych czasach jest tak, że mięso jest tańsze niż warzywa. To powoduje, że ciężko nam jest przejść jeszcze na tą dietę roślinną, zwłaszcza takich zatwardziałych mięsożerców, bo smakowo ja jestem w stanie oszukać wszystkich. W sensie ja oszukuję nawet moje semidziecko 8-letnie, który powiedział, że on tak bardzo nie lubił grzybów, że mówił to coś na G. Dzieciom się oczywiście nie daje tak grzybów leśnych, ale ja mu mówię o grzybach uprawnych, które mają olbrzymie pokłady składników odżywczych, a kiedyś mówiono, że nie. I wszystko jest kwestią umiejętności przyrządzenia. To nie jest tak, że nie lubisz danego produktu, ty nie lubisz sposobu przygotowania tego produktu. Czasem ktoś powie, że nigdy nie lubi tofu, albo nie ma tak, kurczę, może być średnie tofu, może być najlepsze na ziemi. Tak, dokładnie. Możesz zjeść lody z tofu i się okazać, że kochasz tofu. I wcale nie jest fu. Ja się tylko do jednej rzeczy nie przekonałam w życiu. To są... to jest ryż z truskawkami, albo ryż z jabłkiem i z cynamonem. No ni hu. Nie wiedzie mi. Po prostu nie wiedzie mi na razie. Ja tak myślałam, bo zawsze... O, to, słuchaj, hit, mamy tyle słynnego. Ja właśnie kochałam jedzenie w szkole, w przedszkolu, jadłam na wszystko, ale nigdy jak były ryż z jabłkami, no. Zawsze odmawiałam. Odmawiałam, nie znam tego, może sam ryż bym zjadła. To dosłownie. Ale zrobiłam sobie ostatnio, parę miesięcy temu, taki ryż na mleku, ale taki pyszniutki z przyprawami, taki kremowo zrobiony i tak dalej. Taką owsiankę, to nie też już przestałam co prawda jeść, ale... Pudding. Taki pudding i to było spoko. Totalnie, z dobrym napojem roślinnym i w ogóle z owocami, to też to lubię, to nawet w mojej pierwszej książce jest, z wodą różaną w ogóle. Wiecie, to można pimpować na maksa. Ale jakby chodzi o to, że my po prostu właśnie nie lubimy tego danego sposobu przygotowania danego produktu i młody nie jest w stanie zjeść teraz grzyby boczniaki, jak mu przysmaży tak, żeby one były chrupiące. One mają chrupie, bo wszystko, co jest chrupiące, jest pyszne. No i to są takie oszustwa dobre, które babcia Cesia mnie uczyła oszukiwać w karty, a babcia Stasia nauczyła mnie oszukiwać w kuchni. I myślę, że to jest dobre oszustwo. To tak siebie nawet powinniśmy oszukiwać. Ale nie pomagają nam, gdy ceny na przykład mięsa są tak niskie w stosunku do warzyw. No i teraz powinniśmy sobie zadać pytanie znowu. To jest chyba podcast o zadawaniu sobie pytań do siebie samego i samej.
why? Dlaczego tak jest, że to mięso jest takie tanie? No o coś tu musi chodzić. Może dlatego, że nasze państwo dopłaca do mięsa. Raz, że mamy po prostu dotacje na nabiał i mięso takie, że jeju, po prostu to są straszne pieniądze. To nie jest jedyny powód, dla którego to mięso jest takie tanie, bądź też nabiał. Przede wszystkim dlatego, że jakość produkcji, hodowli jest bardzo niska, jest przytłoczenie. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że 20% w każdym przemyśle są straty. I strata w przemyśle mięsnym, czy to drób, czy to wieprzowina, czy to wołowina, ja to nazywam drób, wieprzowina, wołowina, to może stranslatujmy. Kura, świnia, krowa. Więc 20% strat to jest strat przez zatłoczenie, zadeptanie, stłoczenie, zadeptanie w trakcie transportu. Czyli zwierzęta zabijają się o siebie. I teraz, wiesz, jak ja to powiem, albo jeszcze w ogóle jakiś aktywista ekologiczny, bo ja nie jestem aktywistką, no to sobie każdy powie, o, eko, świr. No tak, to ja teraz nie będę jadł wieprzowiny, bo ta mówi, że zwierzęta się zabiły. Świr. To ja myślę sobie, że zamknęłabym wszystkim usta, wszystkim, a ja nie jestem ekoświrem. Mogę się tutaj teraz do wielu grzechów ekologicznych przyznać. Bardzo chętnie, bo jestem zwykłym człowiekiem, takim jak wy. A może jesteście niezwykli. To ja jestem zwykła, a wy niezwykli. Jestem przekonana, że jeżeli każdy z was pojechałby tylko raz w życiu na wycieczkę do przemysłowej hodowli mięsa. Nie wiem, czy to nie Paul McCartney powiedział, że jakby przemysłowe hodowle mięsa miały ściany ze szkła, to nikt by nie jadł mięsa. Nikt. Wystarczy jedna wycieczka. Wystarczy tylko jeden obrazek. Albo sobie zobaczyć, nie wiem, jakiś film dokumentalny. Ja tego tak, ale uważałabym na dokumentalne filmy. Są tendencyjne. To znaczy, znowu moja wypowiedź nie jest czarno-biała. To znaczy, to nie jest tak, że wszystkie dokumenty są teraz złe. Tak samo jak każda przetworzone mięso i niesery są złe. Nie. Mam wrażenie też, że żyjemy w dobie mądrych ludzi i mądrych dokumentów, którzy i w ogóle dyskusje są takie, ale ja oglądałam dokument i tam było to, to i to. I co z tego? Czy jesteś pewna, że ten dokument, nie wiem, nie jest stworzony, bo są takie przypadki, nie wiem, przez tą firmę, która jest tam pokazana? Nie wiem, czy wiecie, dokument na przykład o Michaelu Jordanie, przepraszam, bo ja się kocham w Scottie Pippenie, dlatego oglądałam, był stworzony przez Michaela Jordana, współprodukowany. Teraz jest głośny jakiś taki dokument o tej lasce, która na Netflixie, która weszła w świat gwiazd, celebrytów. Okazuje się, że ona współprodukuje ten dokument. Czy ten serial, przepraszam. I jakby nie sprawdzamy źródła tegoż nawet dokumentu. No i nagle się okazała taka historia Seaspiracy, przecież był dokument. No i nawet nie wiecie, jaka krzywda się wyrządziła tak naprawdę. Super, bo mi się to bardzo podobało. Ja to kupiłam wszystko, więc powiedz mi. No, więc to nie o to chodzi, że tam wszystko było kłamstwem. Nie, na pewno nie. Tak jest to, co widzieliśmy w tym dokumencie i w dokumencie o przemysłowej hodowli mięsa też i tak dalej. Tam jest wiele prawdy. Jakby to źródło, z czego, dlaczego powstał ten dokument, to jest prawda. Tylko jest wiele też organizacji albo ludzi, którzy nie chcą mieć takiej certyfikacji jak MSC. Mhm. Ja nie bronię teraz MSC, bo jestem przekonana, że w każdej organizacji są też czarne meandry ich działalności. Natomiast wiecie, bez takiej certyfikacji, bądź też bez sprawdzania po prostu tego, co się dzieje w tych morzach i oceanach i przy takim przeławianiu, jakie ma miejsce, to naprawdę nie będzie dobrze. To jest i tak za mało kontrolowana sytuacja. My żremy tego za dużo i wyrzucamy tego za dużo. Najgorzej. A tam żremy. My to wyrzucamy. Kupujemy i wyrzucamy. Wydaje mi się, że powinniśmy troszeczkę z tonu spuścić i sprawdzać też, jaką wiedzę przyjmujemy. Nawet to, co teraz do was mówię, też sobie sprawdźcie. Nie jestem waszą wyrocznią. Na tyle, ile mogę, tyle sprawdzę. Na tyle, ile mogę, staram się wam przekazywać sprawdzoną wiedzę. Ona też się zmienia.
Więc na pewno to, co mówiłam 3 lata temu, mogło się częściowo zmienić, co nie znaczy, że 3 lata temu kłamałam. Ale też dokumenty sprawdzajmy, bo też nam robią jakąś taką sieczkę w głowie na zasadzie, zobaczyłam dokument, jestem najmądrzejszy na świecie, teraz wiem, że MSC jest złe. Ale to jest też to, co powiedziałaś o tym, o tej czerni, o tej bieli, że to jest spoko, uważam, na start, żeby sobie coś takiego obejrzeć, kiedy totalnie nie mamy pojęcia o tym, jak funkcjonuje dana branża, ale to w łatwy sposób nas stawia na biegunie północnym i wszystko, co w przeciwnej stronie, jest z założenia złe, a niestety każdy nasz wybór, to jest taki smutny wniosek, do którego ja dochodzę, że każdy nasz wybór jest z jakiejś perspektywy dobry i z jakiejś zły, ale to nasz rozum ma nam podpowiedzieć, czy to jest z nami zgodne, a podążanie za, no niestety na przykład za labelem pod tytułem vegan, którym był mi bliski przez wiele, wiele lat, sprawiło, że ja bardzo, bardzo nielogicznie podchodziłam do pewnych wyborów konsumpcyjnych, jak na przykład jakieś półprodukty, kiedy miałam do dyspozycji, załóżmy raz od wielkiego dzwonu, nabiał lokalny, nieopakowany w nic, piękny, cudowny, kupienie czegoś w opakowaniu, które przyjechało z drugiego końca świata, w ogóle to nie miało sensu, ale dla mnie wtedy ta etykieta, tak, ten po prostu kierunek, który mi wyznaczył jakaś grupa społeczna, jakiś film dokumentalny też w tym przypadku, jakby zupełnie zamydlił mi mój własny zdrowy rozsądek i to, żeby zadać sobie to pytanie, no to niestety jest ta droga nie na skróty, no ale niestety chyba jedyna słuszna. Tak, ale no właśnie, chodzi o to, żeby mieć swoje sito w głowie, przez to sito przeciągnąć te wszystkie informacje, które do nas dochodzą. Na przykład oczywiście, że nasza głowa podpowiada, że najfajniejsze będą małe sklepiki, w ogóle do takich, o których tobie na backstage opowiadałam, że jak jestem w Szczawnie Zdroju, to jeżdżę do takiej budy w lesie, gdzie w ogóle nie ma sprzedawcy, tylko zapisuję sobie w zeszycie, co biorę, bo tam jest wystawione pomidory, chleb, codziennie jest coś innego i nie wiadomo, czy będzie. I zostawiam pieniądze do słoiczka i biorę sobie te produkty. Ale jednocześnie nie będę walić po supermarketach. Dlatego, że nie, na przykład nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że czasem, to nie jest też tak, że wszyscy, Targi są gloryfikowane. Mm-hmm. Targi są stawiane na piedestałach. No idziemy na ryneczek. Ryneczek, eko ze swoją torbą. Jesteśmy po prostu wylansowani na maksa. Ale często gęsto jest tak, że supermarkety i targi mają tych samych dostawców. To jest hit, to w ogóle blows my mind. I dlatego w supermarketach możecie znaleźć tańsze rzeczy, bo oni mają po prostu też lepsze ceny, bo kupują masowo. I często są nawet lepiej przechowywane niż te, które są na targach. To nie znaczy, że teraz to, co mówię, nie znaczy, że targi są złe. Nie, tak, nie są. Są ale dobre. Ale warto sprawdzić, kto tam sprzedaje i skąd ma te rzeczy, a nie po prostu iść ślepo. Dokładnie. I supermarkety nie są złe. Mogą nam robić bardzo dużo dobrego. Są to na przykład taki nawyk, żeby mniej marnować. Jeden z wielu nawyków to jest taki, żeby chodzić do stałego sklepu, stałego miejsca, stałego targu, stałego miejsca po prostu do kupowania swojej żywności. Bo nawet jeżeli supermarkety zmieniają czasem swoją infrastrukturę wewnętrzną, to jednak instynktownie wiemy, jak się poruszać, nie gubimy się, jesteśmy bardziej wyczuleni na te informacje, które nam są podawane. Tam wszystko jest wypisane, oni są bardziej kontrolowani, więc one nie muszą być złe. Czemu powiedziałaś, że bezpieczeństwo żywności jest szczególnie ważne w obliczu pandemii? No bo jednak siedzimy, jemy, przenosimy zarazy i ta pandemia też może trochę więcej puka do naszych głów i mówi, zastanów się, czy dobrze to leżakowało, bo oprócz oczywiście patogenów, które są wszędzie i zawsze, to jeszcze mamy oczywiście pandemiczne zarazy, które mogą być z nami. Natomiast dam taki przykład jeszcze raportu. W trakcie pandemii na przykład mniej notuje się zachorowań na salmonellę, bo ludzie po prostu częściej myją produkty i myją ręce. I to jest bardzo dobrze. To głównie chodzi oczywiście o jajka, no bo pewnie jak was zapytam, czy myjecie jajka przed użyciem, przed spożyciem?
przed spożyciem, to powiecie, że sporo osób powie, że nie generalnie. A oczywiście nie powinno się w ogóle mieć przed włożeniem do lodówki, dlatego że one są pokryte taką warstwą mucyną, która chroni jajko przed wnikaniem się drobnoustrojów, ponieważ jajko ma w ogóle na skorupce mikropory, przez które może to przejść. Są hardkorzy, którzy myją płynem do mycia naczyń jajka i powtarzam, skorupka ma mikropory, ale przede wszystkim powinniśmy jajka myć, to jest tylko jeden z produktów, wszystko powinniśmy myć, ale daję Wam przykład. Salmonella ginie w jakiej temperaturze? Około 55-60 stopni. My nawet nie wiemy o tym, że taką temperaturę mamy w kranie. Okay. Nie potrzebujemy nawet podgrzewać tej wody i powinniśmy opłukać albo wymoczyć, opłukać potem takie produkty. No chodzi o to, żeby sobie po prostu nie zaszkodzić. To ma znaczenie, to bezpieczeństwo ma tym bardziej znaczenie, że bezpieczeństwo żywności, to znaczy, że ta żywność jest dla nas dobrze przechowywana, zdrowa, ma najmożliwiej najwięcej też składników odżywczych w związku z tym, bo nie są utracone, więc też dobrze to wpływa na nasz układ odpornościowy, który dla nas jest ważny w pandemii. To wszystko to są naczynia powiązane. I po prostu w ogóle zwracamy większą uwagę na to, jak to przechowujemy, bo my w tym domu po prostu siedzimy i nagle się okazuje, że to, co nam nie śmierdziało, to nagle śmierdzi i zwracamy uwagę na to, jak to przechowywać. Się bardzo cieszę, że istnieje Twoja nowa książka, bo ja myślałam, że bo tak będzie istnieć. Pięknie istnieje, że my tak pięknie się prześlizgniemy po tym przechowywaniu, a to jest po prostu jakaś wielka skarbnica wiedzy i mam wrażenie, że jak my w ogóle wchodzimy w to gotowanie w domu, uczymy się gotować, poznawać składniki, to jest jakiś tam pierwszy poziom trudności, żeby w ogóle zacząć gotować, robić te zakupy, potem uczymy się, jak te produkty przyrządzać, żeby to nam w ogóle smakowało i dopiero na końcu mamy, ja na przykład uważam, że dopiero wkraczam w ten etap, gdzie zaczynam świadomie przechowywać produkty i realnie teraz jak Cię słucham, stwierdzam, że ja nie mam o tym bladego pojęcia. Wiesz, masz, dlatego tylko chodzi o to, że ja w tym momencie w jednym punkcie Twojego życia przez 30 minut mówię o przechowywaniu żywności i nagle to jest znowu chaos informacyjny. Czyli przekazuję Ci bardzo dużo informacji w bardzo krótkim czasie i dlatego powstała książka, żeby ludzie sobie po prostu wracali do niej. Bardzo możliwe, że instynktownie część rzeczy przechowujesz dobrze. To nie jest tylko też przechowywanie, bo oprócz tego przechowywania to jest też na przykład czyszczenie tych półek, tych miejsc, zwracanie uwagi na to, że półka może być przy piekarniku, piekarnik nagrzewa te miejsca, więc właśnie nie powinno tam być na przykład puszek, żywności w puszkach, bo jak puszka jest nabrzmiała i zardzewiała, to może być dla nas bardzo szkodliwa. To jest po prostu do przyjęcia na spokojnie, powoli, etapami. Na przykład najpierw się skupmy na lodówce, czy w lodówce dobrze przechowujemy. Jak opanujemy lodówkę, przejdźmy do szafek kuchennych, sprawdźmy, co tam jest. To stoi na straży dwóch rzeczy, przypominam jeszcze raz. Bezpieczeństwa żywności, czyli zdrowia naszego i niemarnowania żywności. Jeżeli będziemy dobrze przechowywać, to będziemy mniej marnować. Będziemy mniej marnować, będziemy mieć więcej kasy. Albo na kredyty, zadłużenia, albo na nasze podróże. To się po prostu opłaca. Albo jeszcze więcej dobrego jedzenia, które będziemy pięknie przyrządzać. Nie od przybytku głowa nie boli, mam na myśli oczywiście jedzenie. No. A czy są jakieś takie ogólne zasady? Wiem, że to jest pewnie trudno powiedzieć, ale czy w kontekście przechowywania, na przykład, że po prostu zawsze miejmy szczelne opakowania i wszystko przykładajmy do szczelnych opakowań. Nie ma czegoś takiego. Nie, bardzo indywidualne w zależności od produktu. Mamy około 30 grup produktowych, czyli... Nie wymienię wszystkich. Nie. Nie będę. Czyli jakbym miała więcej czasu, to w ogóle luz. Ale wszystkie orzechy, owoce ziarnkowe, warzywa kapustne, by the way, kapusta, brokuł, kalafior, przypominam, to są wszystko kapustne warzywa. Brukselka, dokładnie, kocham. Najsłodsza kapustka na świecie. To są rzeczy, które mają wszystkie... jak to moja babcia by powiedziała, i mają się swoimi prawami przechowywania. No i jest... ja chyba na przykładach Wam tutaj polecę kilku. Oczywiście to przeczytacie w książce, ale zrobię taki spoiler, bo na przykład pomidory, wszyscy mówią, temperaturze pokojowej, bo jak niedobry i tak dalej. I tak, i nie. Bo jeżeli Wasza temperatura pokojowa latem jest wysoka, i to samo dotyczy na przykład ogórków. Po pierwsze, ile kupiłaś? Czy na pewno nie za dużo kupiłaś?
czy jesteś w stanie zjeść to jak najszybciej, jedzenie po to, żeby jeść jak najszybciej. Czy w Twoim mieszkaniu bądź też domu jest wyższa temperatura niż typowa temperatura pokojowa, czy jakieś 23-24 stopnie, bo jest lato i wszystko się nagrzewa. Czy wystawiony jest ten pomidor na promienie słoneczne? Jezus, wiem, zabijecie mnie, nie będziecie chcieli tego robić, będziecie chcieli jeść pleśń przeze mnie, ale nie, mam nadzieję, że nie. Teraz wszyscy kupią diety pudełkowe. Nie, Jezu, to jest jeszcze najgorsze. O, dam Wam anegdotkę. W ogóle dam Wam anegdotkę mojego znajomego, znanego aktora, który powiedział coś a propos diety pudełkowej. Za chwilę, po pomidorach. Będę pamiętać. I teraz, jeżeli tak jest, że ta temperatura jest wyższa i tam jest za gorąco dla tego pomidora, jak ten pomidor ma przeżyć jeszcze kilka dni i ma być dla Was dobry, pamiętajcie, pleśń to nie jest coś, co musi być widoczne, to włóżmy tego pomidora do lodówki, ale jest na to patent, do papierowej torby albo do materiałowego woreczka na drzwiach lodówki, bo tam panuje temperatura od 10 do 12 stopni, więc jest kocyk, kołderka w postaci tego tej papierowej torby, materiałowego woreczka, są drzwi lodówki, gdzie jest wyższa temperatura, mniej więcej 10-12 stopni i on sobie poleży smakowicie z aromatem dłużej dla nas. Nie zepsuje się po prostu. No i chodzi o właśnie o takie patenty. Ale też musimy się wyzbyć tego podejścia, że pusta lodówka, pusty dom, czyli oczywiście, że w trakcie świąt najwięcej wyrzucamy, to łatwo sobie można wyobrazić, ale wyrzucamy też bardzo często w okresie zima-wiosna. Mhm. Zima-wiosna, wiosna-lato, czyli w momencie, kiedy po tej była posucha warzywna, posucha w ogóle produktowa, no i my nagle widzimy na tych wszystkich targach, w sklepach te wszystkie maliny, rzodkiewki i sałaty i chcemy tego więcej, 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 niewspółmiernie z ilością możliwości zjedzenia przez nas, więc pakujemy do lodówki bardzo dużej ilości tej żywności i tego po prostu nie jemy, to nam więdnie, nam się wydaje, że jak więdnie, to jest zepsute. Mhm. Bo jednym z powodów w raporcie Banków Żywności czytamy, że jednym z powodów, dla którego wyrzucamy żywność, to jest jej zepsucie. No ale dla jednych będzie definicja taka zepsucia, a dla innych taka. Jabłko, które ma czarne przebarwienia, to jest patulina. Patulina to jest pleśń. Czarna, nie puszek. Ale jabłko obite, to już jest spoko. Musimy się, dlatego też powstała ta książka, żeby właśnie nauczyć się tego, żeby rozpoznawać takie rzeczy, kiedy faktycznie to jest bezpieczne czy nie. I też taki właśnie alert, że nie kupujmy tego za dużo. Naprawdę postarajmy się kupować tak na bieżąco. Pandemia tu zrobiła nam źle, bo pandemia, myślę, że się może trochę to uspokaja, ale te pierwsze momenty pandemii, dość długie, spowodowały, że my zaczęliśmy kupować, chodzić do sklepów rzadziej i kupować na zapas. I no to tu już jest problem, no bo pytanie, czy ta żywność była dobrze zabezpieczona przez nas, żeby ona długo leżała, to są już nasze nowe nawyki, tak? Czyli kupujemy na zapas. Czy mamy wystarczająco dużo miejsca, żeby w ogóle to magazynować? Bo wydaje mi się, że raczej tendencja jest taka, że coraz słabiej jest nas stać na duże mieszkania i coraz mniejsze te szafki i kuchnie są, a coraz więcej tych produktów kupujemy na zapas i to też jest bardzo, bardzo ważne. I tu pod tym względem tu jest taki alert pandemiczny, jeżeli chodzi o konsumenta żywieniowego. No ale właśnie znowu, dlatego tak uczulam bardzo na to, jak kupujemy, jaki jest plan tego kupowania i jaki jest plan przechowywania. I też często widzimy w internecie, jak różne osoby pokazują swoje lodówki, one są takie piękne, kolorystycznie wszystko ułożone i też chcemy mieć taką pełną lodówkę, a finalnie w tych lodówkach się więcej rzeczy marnuje i nawet tak jak w szafie w sumie, nie wiemy co w niej jest i finalnie i tak nosimy 3 rzeczy, ja tak przynajmniej mam i tak samo jest w sumie z lodówką, że totalnie. Jest, przepraszam mamo, ale po prostu u mnie zawsze w domu rodzinnym jest mnóstwo rzeczy w lodówce i jak ja przyjeżdżam, ja kocham gotować właśnie z resztek jakichś, więc dla mnie to jest za dużo. I zawsze znajdę gdzieś na końcu szuflady, po prostu mówię, mamo, masz tutaj 5 marchewek, w ogóle jakiegoś kalafiora, pół cukinii i takie rzeczy, no bo tak. Nie przyjadamy tego, bo sami nie wiemy, co mamy, więc muszę być pierwszą osobą, która wymyśla to porównanie do szafy, myślę, że jest dobre. Ale to jest bardzo dobre porównanie, bo jeszcze jest w ogóle coś takiego, że zaczęliśmy gotować, więc czytamy przepisy kulinarne, kupujemy książki mądrych kucharzy, kulinarne, czytaj mnie, i oni mówią Wam w tych przepisach,
użyj jednego całego kalafiora, całą cukinię, a ty masz pół. Muszę pójść po drugiego, po cukinię, odciąć połówkę, tą zostawić, żeby tak. była cała cukinia, rozumiem. Uwierz mi, że tak ludzie myślą. No właśnie wiem. To są tak zwani niebiescy. Ja nie jestem tym ludziem, ale mnie to zawsze strasznie dziwiło i dlatego jestem fanką tego improwizowania w kuchni, no bo jeżeli i tego chcę ich uczyć. Masz no. w domu batata, ale nie masz dyni, a w przepisie jest dynia, tak użyjesz tego batata, to się w jakiejś tak. rewolucji nie wydarzy. No nie wiem, chyba, że robisz jakieś brownie i tam trzeba w wypiekach, to chyba jest trochę trudniej. Dokładnie tak, zaznaczamy. Cukiernictwo to jest zupełnie też inne prawo. Ja mówię o gotowaniu takim freestyle'owym i dlatego też warto znać grupy produktowe, bo jeżeli masz w przepisie warzywo kapustne, kapusta, to możesz każdą kapustę wymienić na inną, niemal prawie każdą inną kapustę, albo w niektórych przepisach kapustę możesz zamienić na brokuła czy kalafiora, a cukinia to jest dyniowate warzywo, więc czasem dynię możesz zamienić na cukinię i nie musisz mieć w takich samych ilościach w tych przepisach, bo tu jest duży freestyle. Ja w ogóle zawsze się cieszę, jak prowadzę warsztaty kulinarne i staram się jednak rozmawiać z tymi ludźmi, żeby to nie był monolog, bo chciałabym wiedzieć, z kim mam do czynienia, więc niestety robię to jak w takiej w szkole marnej. Przedstaw się, powiedz trzy słowa o sobie. Niestety koszmar, robię to, koszmar, wiem. Koszmar. Ale wtedy wyciągam najcenniejsze informacje, bo często się okazuje, ja gotuję tylko i wyłącznie z przepisów kropka w kropkę. Jeżeli mam coś przygotować bez przepisu, to w ogóle masakra, tragedia. Ja pierwsze co mówię, niebieski. Jest taka książka, Otoczeni przez idiotów. Niebieski to jest człowiek, który musi zgodnie z Excelem zrobić wszystko. Nie oceniamy. Szanujemy, przyjmujemy. Ja wtedy mówię, czyli nie mówię. On jest na celowniku moim. W sensie, dzisiaj cię udowodnię, że nie musisz. Będzie rozruszać trochę. Tak. I nagle jest, ponieważ zawsze na warsztatach jest tak, że jest jeden przepis, ileś tam grup, każda grupa ma inny smak. To jest kolejny dowód na to, że nie ma czegoś takiego jak powtarzalność przepisu. I ja nagle podchodzę do tego człowieka i mówię, ups, no to może jeszcze dodaj to, a może tamto, nie wyjdzie, wyjdzie. I to jest cudowne, na samym końcu, no nie wiem, 10 na 10, jednak przyznaję, nie w cukiernictwie, tylko tak. żeby była jasność, przyznaję, że się da. Jeszcze nie umie, ale da radę. Instynktowność w kuchni jest najcudowniejsza na świecie. Jedz się więcej, to jest tak, im więcej gotujesz, tym więcej wiesz. No to im więcej wiesz, tym mniej marnujesz. Po prostu. Wiedza nas zbawi. Im więcej gotujesz, tym więcej czujesz. To jest trochę jak praca sommeliera. Im więcej pijesz, tym więcej rozpoznajesz smaku. Im więcej jesz, im więcej gotujesz, tym więcej potrafisz. I to jest praktyka jak każda inna. Ja skończyłam prawo. Nie jestem żadnym prawnikiem, ponieważ nigdy nie praktykowałam tak naprawdę. Coś tam sobie praktykowałam w kancelarii komorniczej Rewir Praga Południe. Nie pytajcie dlaczego. Wiem, że nigdy bym nie mogła, nawet w namiastce, nawet po prostu nie wiem, w jednym centymetrze nie jestem prawnikiem, bo nie praktykowałam. A ta praktyka no, daje nam ogrom informacji. Ogrom. Wiedza plus doświadczenie równa się sukces w Twoim domu. Total, total. Opowiedz anegdotę o dietach pudełkowych. Mój znajomy, znajomy aktor, może nie... Ona o imieniu Tomasz, to jest takie zwyczajne imię, więc możecie sobie przypasować każdego aktora. Nie powiem jakiej rangi, żebyście nie zidentyfikowali go. Był na planie... Ciekawe, co zrobię, jak się skończy nagranie. Nie szukaj. Nieważne, pewien Tomasz. Był na planie zdjęciowym i była jego znajoma z ekipy filmowej. Ekipa jest duża, więc tutaj nie zidentyfikujecie, kto to powiedział. Jadła z diety pudełkowej i mówi, te słomki, to są takie złe, w ogóle wszyscy toniemy, żółwie, delfiny, masakra. Okay. No i mówi to jedząc diety pudełkowej. Grzesząc. No ja sobie myślę, no i on mówi, ty, a od kiedy ty jesteś na tej diecie pudełkowej? No od wtedy i wtedy. A wiesz, ile już zgromadziłaś tego plastiku, który pójdzie do tych mórz i oceanów? I to chodzi o to właśnie, to jest to, o czym mówię w osobach, które bardzo głośno mówią o freeganizmie, chodźmy, skipujmy, bierzmy jedzenie ze supermarketów, bo oni wyrzucają, o zgrozo. Oczywiście, że źle robią, ale nie patrzą na swoje poletko. Dieta pudełkowa jest...
czymś spoko, gdy ktoś ma bardzo duże problemy w nawykach żywieniowych. I nie mogę powiedzieć znowu, że to jest takie czarno-białe, ale jeżeli możemy nie być na dietach pudełkowych, to byłoby cudownie. Albo jeżeli, no właśnie, jeżeli na ile możemy gotować sobie, bo wiesz, to trochę jest tak, że masz dietę pudełkową i jak jesteś w ogóle totalnym troglodytą kulinarnym i to też szanuję, nie każdy musi gotować, no to jest pasza. Ty nic nie wiesz, co dostajesz. Pasza, po prostu przyjmujesz jakąś paszę, a twoja wiedza na temat jedzenia jest żadna. Plus też możesz dostać rzeczy, na które nie masz ochoty, i wtedy wyrzucasz je, zamawiasz sobie coś z knajpy albo jesz coś, na co nie masz ochoty, a zwykle tak jest z tego, co obserwuję i się uczę, że jak nie ma moje ciało na coś ochoty, to prawdopodobnie nie tego potrzebuję, tylko nie bez powodu. Raz mam ochotę na ziemniaka, innym razem na ryż. Tak. I warto słuchać siebie. Słuchałam twojego podcastu, odcinku o instynktownym żywieniu. I tak. Bo to jest coś na przykład, czego moja mama mnie nauczyła. Moja mama Alicja z Podkarpacia, hrabina. Tak ją przyzywam. Hrabina wannabe. Ona na przykład zawsze mówiła, jako dziecko pamiętam, bardzo, bardzo mocno. Ona w ogóle łączyła medycynę konwencjonalną z niekonwencjonalną. Żarłam rzodkiewki na przykład w którymś momencie. Bardzo dużo. Siarka, witamina C. Brakuje ci. Jedz. Jeszcze tu jest witamina C i tak dalej, i tak dalej. Patrzyłam na skórę, patrzyłam właśnie na to, że to... Tylko to też musisz, wiesz, bo przyjdzie ci człowiek, który mówi, ale ja mam potrzebę na fast foody, nie? Ja tak powiedziałam w tamtym podcaście właśnie, że najpierw trzeba się trochę wyprowadzić tak, z tego stanu. Musisz mieć świadomość swojego ciała. Przetłuczenia i przesolenia. Tak. Musisz mieć świadomość swojego ciała, w sensie to, ale to się buduje, to każdy może zrobić, totalnie każdy może. Więc jeżeli jesteś w stanie jakoś tak podejść do siebie, to naprawdę... To, co ja na przykład nie jem słodyczy, ale jeżeli czuję, że mam na to ochotę, to ja sobie na to pozwalam po prostu. Coś mi brakuje. Potem ten cukier sobie zamienię może jakimś lepszym cukrem po prostu. Teraz sobie dobiję to szybko. Czymś tam. To wszystko prowadzi do lepszych nawyków. No niestety po prostu musimy gotować, wszyscy musimy gotować. No właśnie, jakbyś miała zostawić słuchaczy z jedną radą domowego gotowania. Okej, okay, bardzo prosta. Proste składniki. Zaczynamy od tego, co lubimy. Proste składniki. Nie musicie być Jamie Oliverem, nie musicie naprawdę być... nie musicie naprawdę kupować nie wiadomo jakich produktów. Na marchewce jesteście w stanie zrobić takie akcje, że sobie nie zdajecie sprawy. Powiedz jakiś fajny patent, bo mam na marchewkę? Dużo marchewek, bo wiesz co mnie denerwuje? To ci powiem. Denerwuje mnie, że kupuję włoszczyznę, to jest w niej po jednym ze wszystkiego i cztery marchewki. I spoko, w sensie pyszny, słodziutki jest ten bulion, ale potem mam tyle tych marchewek, że raz, że nie chcę zawsze dawać wszystkich do bulionu, a dwa, potem mam mnóstwo gotowanej marchewki i mam też mnóstwo surowej marchewki i nie wiem, jak ją mam z nią robić. Dobra, to na marchewkę jest wiele patentów. Na przykład przede wszystkim ja sobie takie warzywa piekę, smarując bardzo dużo i bardzo obficie smaruję oliwą dobrej jakości i opruszę solą, wstawiam do piekarnika, a potem doszczętnie upalę, ale nie spalam, tak żeby skórka była naprawdę chrupiąca. I na przykład mieszam z każdą możliwą rzeczą, która się nazywa pesto albo pistu. Po prostu. I to zawsze dobrze smakuje. A gdy już nie chce mi się tego jeść, ale jest już to upieczone, na przykład ta marchewka, to na przykład mogę sobie zrobić z tego zupę, czyli wrzucę do garnka, zaleję bulionem roślinnym, dodam masło orzechowe i curry i mam krem z masła i blenduję oczywiście i jest krem z masłem orzechowym i curry. Marchewka zawsze curry będzie lubić i w ogóle ostrość i słodkość się będzie lubić i z dodatkiem kwaśności. Na pewno, gdy robicie pewne rzeczy, na początku pamiętajcie o tym, że na przykład zupa zawsze z czegoś wyjdzie, i makaron zawsze z czegoś wyjdzie. Może Włoch wam tego nie zaakceptuje, ale moja babcia, Stasia, zawsze by zaakceptowała jakiś makaron z czymś. Przed humusem. Ja z humusem, totalnie w ogóle. Ja tak zrobiłam, bo na studiach byłam, to ktoś mówił tak, że no, zgotowałam sobie makaron. Ale jeżeli wam się wydaje, że ja robię fine diningowe na co dzień rzeczy, to w ogóle jest ściema. Tam wam przykład moich rzeczy absurdalnych. Absolutnie kocham kupowane ruskie pierogi, odsmażane z sosem sojowym i śmietaną. Dwa, smażone z kimchi i sosem sojowym. Ordynarne to jest po prostu i ohydne, a w sensie dobry smak, ale jest ordynusem. To są pierogi ordynusy. Jeszcze a propos nie marchewki, tylko co mi tam przyszło do głowy? Nie pamiętam. Nie wiem, ale zadam ci jeszcze pytanie, czy masz jakiś patent na warzywa z rosołu?
No tak. Oprócz sałatki jarzynowej, bo nie przepadam. Rozumiem to, bo sałatka jarzynowa jest dobra z pieczonych właśnie warzyw, a nie z gotowanych. To taki patent świąteczny. Natomiast warzywa z rosołu. Najlepiej, jeżeli warzywa są wygotowane, bo one są wygotowane, to co musicie zrobić, to napakować do nich strasznie dużo przypraw. I w ogóle przyprawy są też bardzo ważne w domu. Przyprawy przechowujemy w szklanych słoikach, w ciemnym, suchym, chłodnym miejscu, nie w plastikowych opakowaniach, bo przyprawy najczęściej są mocne, wżerają się w plastik, wchodzi w interakcję z plastikiem. Patent typowy. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że one muszą być nasycone przyprawami. Wędzoną papryką, papryką, kurkumą. Wszystko mieszajcie od razu. Kmin rzymski, curry, imbir. Napakować bardzo dużo. Tyle, jak Wam się wydaje, że już jest ok, to jeszcze troszkę. I dla mnie, ponieważ ja bardzo kocham jednak pasty, to pastę bym zrobiła z tego zdecydowanie, ale to znowu mogą być warzywa do curry, do zupy z mlekiem kokosowym. To może być, oczywiście nie chcę Wam mówić, że pasztet, bo wiadomo, że pasztet możecie zrobić. Głowy, ale tak jakoś... Nie, bo już za dużo tych pasztetów, one nie zawsze są właśnie nie bardzo lubię. Dobre, bo na przykład pasztet roślinny ma ten problem, że jak używamy warzyw i nie damy wystarczająco dużo przypraw, to będzie strasznie jałowo, bo wysoka temperatura dla dzieci małych. Tak, wysoka temperatura powoduje, że te przyprawy gasną. No a w paście jest tak, że jednak możecie po prostu, jeśli nie daje strasznie dużo, możecie przyfasolić na grubo. Możecie wymieszać zrobić falafele z takich warzyw, tylko potrzebujecie przemoczonej ciecierzycy. Namoczonej, tak, nieugotowanej, zblendowanej razem z tymi warzywami, więc robią się takie kotleciki i możecie sobie to usmażyć. Burksy możecie sobie zrobić i zamrozić i użyć wtedy, kiedy będziecie chcieli. Klopsiki w związku z tym też, bo to będzie ta sama konsystencja, ale możecie po prostu dodać jako wypełnienie do jakiejś zupy kremów, czyli te warzywa po prostu będą świetnym wypełniaczem. No wiele jest możliwości. Mam właśnie taki cały garnek, więc mam nadzieję, że... A możecie zamrozić przede wszystkim do 3 tygodni. A, świetnie. Nie, no w ogóle... A bulion do 2 miesięcy. Sam, bez warzyw. Jeszcze jak są limity przydatności mrożenia, to już jest to naprawdę książka. Ale wystarczy sobie, i tak, i dlatego jest ta książka powstała, natomiast wystarczy sobie tak naprawdę tą listę tych rzeczy wydrukować, czy też napisać odręcznie i przykleić na drzwiach zamrażalnika albo lodówki. Napisać na kartce, która z drugiej strony jest zadrukowana. No w course. Ale o sprawach oczywistych ja nie rozmawiam. Więc jakby... tego jest dużo, ale nie musimy tego wiedzieć od razu. Więc dajmy sobie tą kartkę na drzwiach zamrażalnika i już. I mamy takie małe kompendium wiedzy i potem zaczniemy się po prostu wymieniać ze znajomymi. Ale czekaj, jak to zrobić? Chciałam powiedzieć coś śmiesznego, ale teraz myślę, że trzeba napisać na takim bulionie na pewno, kiedy go zrobiliśmy. Tak. Ale... W sumie to by wymagało, żeby sprawdzać regularnie, czy nie minął już jego okres, więc najlepiej sobie ustawić przypominajkę w telefonie. Za tydzień wygasa ci bulion numer 3. To by było genialne. W sensie... Ja inteligentne lodówki powinny być takie, nie? Ja nie wiem nawet, czy takich nie że ma. Że sobie robisz tam... Tak, na pewno są. Na pewno są. W sensie na świecie jest wszystko jakby, co? Jeśli nie, to znajdziecie to w internecie. Lodówka ci mówi, że hej, czas zjeść tak. Te jagody. Tak to powinno być. Tak to właśnie powinno być, chociaż i dlatego też uczulam, bo w tej książce są takie bezpieczne terminy i moglibyśmy na bank, moglibyście się ze mną pokłócić, że ten nabiał, który ja przelewam zawsze do szkła, gdy jest już otwarty, nawet napoje roślinne, to w szkle one dłużej zachowają swoją świeżość, najlepiej je zużyć do 5 dni, to wy na bank mi udowodnicie, że wasz napój roślinny był jeszcze dobry przez kolejne 3 dni, natomiast to nie o to chodzi, chodzi o to, że ja muszę wam podać terminy bezpieczne. Natomiast bardzo dziwi mnie to, że my się boimy na przykład, bo ponad 60% Polaków nie rozróżnia terminów najlepiej spożyć przed, od należy spożyć do. Okej. Okay. Mhm. Nie będę teraz odpytywać, ale nie rozróżniamy. Co powoduje, że produkty obarczone terminem najlepiej spożyć przed, wyrzucamy, chociaż nie musimy.
I chciałaś mnie odpytać, czy rozumiem różnicę między sobą należy, a najlepiej, tak? Ale widzisz, a te, no, to jest oczywiste, ale nam się wydaje też w związku z tym, raz, że wyrzucamy w związku z tym te produkty, które mogłyby jeszcze u nas poleżeć, a dwa, że nam się wydaje, że jak jest termin ten graniczny, należy spożyć do, to od północy. Tak, z innego dnia trzeba walić. Wow. Tak. A prawda jest taka, że może być on przeterminowany i przed terminem, i po terminie, nie tylko po terminie, no, jeżeli jest źle przechowywany. Tak. Nasza wina jednak. No, wszystkich wina, ale uczymy się. I teraz chodzi też właśnie znowu o instynktowne podejście do produktu, czyli wiesz, wąchanie, sprawdzanie i spróbowanie, ale jeżeli mamy ciężki przypadek pod tytułem ja nie spróbuję tego, bo się zatruję, a potem idziemy do na Burksa z sieciówki nie wiadomo jakiego źródła z kurczakiem, z czymś tam i się nie zatrujemy i tam jest wszystko super, to jest coś, z czym jest mi ciężko walczyć. No i taki balansik nam jest też potrzebny. Natomiast drzwi zamrażalnika to jest ta powierzchnia, gdzie oprócz zdjęcia waszego kota albo psa, może być kartka z tymi terminami właśnie produktów, kiedy wyciągnąć to wszystko. Bo przypominam, że zamrażalnik to nie jest urządzenie do tego, żeby zatrzymać proces starzenia, to jest tylko urządzenie do spowolnienia tego starzenia. Okej, okay, to ja muszę sobie to mocno zapisać i chyba jestem jednak w Twojej grupie docelowej. Dobra, to najprościej będzie tak. 4 razy do roku zaglądaj do zamrażalnika i rób wtedy czystki. Okej. Okay. Najbezpieczniej. Każdy z nas jest w stanie to ogarnąć. Tak, no te 3 tygodnie tych marchewek z rosołu, no będzie przyciągnięta sprawa, ale już będziesz miała ten nawyk. Tak, nawyk, bo w ogóle nie otwieramy zamrażalnika. Nam się mówi mnóstwo o przechowywaniu w lodówce, w ogóle zapominamy o szafkach kuchennych. To jest taka kapsuła czasu. No jest. No. Ja chyba dzisiaj się z moim przywitam. Słuchaj, no mogłybyśmy tu siedzieć cały dzień, ale ja myślę, że to jest ten moment, kiedy, jak powiedziałaś, można czasem mieć nadmiar informacji, więc nie ma co idź do domu, już mi przestań gadać. Nie ma co przeciążać i mówię o naszych słuchaczach. Ja z przyjemnością przecież tutaj już idziemy na rekord. Ale bardzo Ci dziękuję, że nas odwiedziłaś, mnie odwiedziłaś i mega się jaram Twoją nową książką, bo ona jest tak potrzebna. Kto by pomyślał? Książka o przechowywaniu żywności, tak. Pomyślałam sobie, to jakaś taka nisza. Nie, to jest życie każdego z nas i sfera życia, która jest tak zaniedbana. Ja ostatnią rzecz powiem, ja pamiętam jak rozmawiałam z wydawnictwem Znak, które wydało tą książkę i zaproponowałam im ten pomysł i tak sobie myślałam, Boże, przecież nikt nie rozumie tego przechowywania, oni się na pewno nie zgodzą, to jest popieprzona sytuacja, a oni tak! Na maksa. I potem już po prostu z górki czuję, że tego potrzebujemy. Powiedz, gdzie siebie można znaleźć jeszcze na co dzień, żeby czerpać z Twojej mądrości oprócz książek? Oj, z tą mądrością to uważaj, bo wiesz, każdy może mieć swoje potknięcia. W Kuchni Plus cały czas możecie oglądać moje programy kulinarne. Mam nadzieję, że niedługo nowy projekt. No, tak, musisz chodzić po domach. Tak, dokładnie tak. Tak, przyjmuję to. Dziękuję. I no na pewno gościnnie w takich programach śniadaniowych i innych takich, jako edukatorka. Podcast prowadzę Audio River Goes Green na Instagramie jagna.niedzielska. Uwaga, uwaga, nawet na TikToku. Tak. Coraz powoli się rozumiemy. To trudny związek jest. Więc dużo, dużo w internecie. No i są książki, także zawsze zapominam o jeszcze jakimś źródle, gdzie możecie mnie znaleźć, no ale jak wpiszecie, to znajdziecie. Będziemy szukać. Dzięki, Jagna. Bardzo i do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia bez resztek. Pozdrawiam. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy, a ING Bankowi Śląskiemu za objęcie nad nią patronatu. Jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Posłuchacie go na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Na YouTubie każdy wywiad jest dostępny w wersji wideo. I poproszę Was jeszcze o małą rzecz, jeżeli jesteście stałymi słuchaczami, słuchaczkami i lubicie ten program, będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby go zrecenzować. Na Spotify i na iTunesie można dać mu wybraną liczbę gwiazdek. Na iTunesie jest też opcja napisania kilku słów recenzji. Te działania bardzo mi pomagają, bo dzięki temu podcast trafia do nowych osób i jest promowany. Oprócz tego możecie dać tak zwanego suba na YouTubie, a po więcej treści około podcastowych i
do takiej przestrzeni, w której sobie rozmawiamy na różne tematy związane z podcastem, zapraszam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska. I ważna informacja na sam koniec. Każdego miesiąca przekazuję 10% zysków z mojego sklepu internetowego wybranej fundacji. W moim sklepie internetowym znajdziecie przeróżne e-booki o zdrowym stylu życia mojego autorstwa. Polecam sobie sprawdzić, oczywiście w opisie jest link. A w maju zbieramy na fundację Sentio, działającą na rzecz szeroko pojętej edukacji. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i słyszymy się za tydzień. Cześć!